Żeby nie było, że się nie witam. Witamy w kolejnym vlogu. Dzisiaj ma być 18 stopni i pochmurno. Stąd bluza. I będziemy próbować zdobyć szczyta klifu. Chyba. Taki jest plan. Więc jadymy. Orłowo i jak zwykle forever. Tu mamy kawałek ekipy. Tu mamy kawałek ekipy. Się tam kawałkują wszyscy. I zaraz będzie u Maksyma w Gdyni. A, i znowu morze. Autochtoni. Ten jeden tylko. Ten. Dawaj, bo wchodzisz po drugi. Marudzi. Ci nie marudzą. Codziennie są na morze. A kij wam to morze, znowu morze, ciągle morze. Ale nie zwraca na mnie uwagi. Następny. Schodzimy do Kutrów. Zrobić sobie fajne zdjęcia. I wiecie co ciepło? Mam koszulkę. Tu już się nigdy nie przewidzi tej pogody. O. Piękne kamienie. Kutry. I będziemy się wspinać na klif. Reżyseria. A tutaj w tle wolno wam popatrzeć. Wolno wam popatrzeć. A co tu za machlojki? Żelkowa? Patrz. Chyba nie jest wodoodporne, co? Jest. Jest? Ja, do 10 metrów. Do 10 metrów. No, ale ja tak jeszcze zobaczyli. Temu nie ufam. No właśnie. Ile razy mi tak, tak mówią, samo, a... telefony też niby są, ale... A jak mi wpadł do wody, to było. Co? Ale to nie ten. Tamte to kurde... Teraz tak, śledź oko. Cały czas śledź kamerę. Nie mogę, bo mnie razi. Zaciągamy buty i idziemy do wody? Nie. Stop. Zara, idziemy dalej. Nie, nie jest, wiesz? Suche są. Na trzy fronty, proszę. Incepcja. Ostatnie poprawki przed zdjęciem. Swoja słowa cię dogania. Tak, na pewno. No jak nie, jak tak. Przegania też. Trzeba wykorzystać małą kamerę. A w ostatni będziesz nas łapał. Nie, no mówię, tylko pierwszy schodek jest tutaj taki do podrygu, a potem to już jest fajnie. Można iść. Wszyscy idą na klif. Ciekawe, czy będzie istniał potem. Znaczy potem na pewno nie. Oh. Teraz jest fajnie, bo musi chodzić w deszczu. No. Łódka.
gonna say. Fajnie by, gdyby ktoś tam był na dole i by się rzuciła, jak ktoś by ją złapał. Ten lot. Myślisz, że jest oprócz tego tak odporna? Creepy pomysły. Creepy skorpionowe pomysły. Nie, widziałam tak na TikToku. Hmm. Jak sobie rzucają. What can I say? Drobnostka. No co tu dużo mówić sobie, popatrzyta. Google Map mówi, że idąc tędy trafimy do Koliby. Nie wiem, czy to strona okoliczności przyrody ładne. 10 tysięcy kroków już zrobione, nie jesteśmy w połowie. Pielgrzymka, super. Lecimy. Uwielbiam ten odgłos. Wszyscy już wiedzą, że nagrywam, każdy milknie. Klaps. Klaps. No, ale tak, chciałam wam pokazać, że są dosyć wysokie te kliwki tutaj, ale kamera tego nie ogarnia. Wozy są. Samoloty są. My jesteśmy. Ale jak gęsiego. Nie wierzę. Halo, gąski, gąski do domu. Już nagrywam. Popołudnie z wróżką. Już nagrywam, już jestem. Proszę. Proszę, drzewo, zwisa, pięknie, okoliczności przyrody, wszystko nagrywam, na YouTube'ach będzie. Wieczór z wróżką nie ma, popołudnie z wróżką jest. Zaraz jak wyjdziemy na plażę, to zobaczymy, jak już daleko do naszego punktu zbornego. Ale tam jest Ubite, to ja idę na Ubite. No to zmierzamy. Ja zmierzam na Ubite. Na Ubite. Proszę bardzo. O, patrzę, patrzę. O, no, jak pięknie, żeśmy z Orłowa dygli nie wiadomo gdzie. Pół Sopotu. Proszę. Sopot widać, Koliba pewnie za jakimś cypelkiem. O, i tu jest po ludzku. Nie topią się we szpiachu. Słuchajcie.